where is the monument? But the synagogue is still here because It's important to remember and not forget the Holocaust and what happened here in Poland, but it's also important to look to the future. And mamy taką możliwość spotkania się właśnie z osobami z innych państw, to po prostu poznając ich kulturę, tak jakby uczymy się ich i uczymy się tej tolerancji, która powinna działać między wszystkimi ludźmi.